Witam Państwa w Centrum Kultury Muza. Jesteśmy tutaj tuż przed spektaklem Papieżyca. Razem z nami jest pani Teresa Budziusz-Krzyżanowska, gwiazda tego spektaklu. Spektaklu, który jednocześnie kończy jesień teatralną. Dzień dobry. Dzień dobry pani. I Państwu też. A z tą gwiazdą to jest bardzo prosta sprawa, ponieważ jestem jedyną osobą występującą na scenie, więc tak się złożyło, że nazywają mnie gwiazdą. Rozmawiamy przed spektaklem i przyznam, że jeszcze go nie widziałam, dopiero za 2,5 godziny. Dlatego chciałabym, żeby zarówno mnie, jak i widzom opowiedziała pani, kim jest Joanna II, postać, którą pani w nim gra. Jest to postać oczywiście literacka, wymyślona, nie ma czegoś takiego, ale to jest bardzo trudno rozmawiać przed spektaklem o spektaklu, no bo gdybym miała może reklamówkę jakąś wygłosić, to na ten temat, ale opowiadać o nim, ja sama nie wiem do końca, jak on będzie wyglądał, co on będzie mówił widzom, ponieważ tekst jest tak niejednoznaczny. Ja się go bardzo bałam, bo można z niego zrobić skandalizujące przedstawienie o kościele, o wierze, a można też, moim zdaniem, i tak próbowałam to przeczytać, zrobić coś ku dobremu, że jest to spektakl o Bogu dla ateistów. No właśnie, bo jest to historia papieżycy Joanny, dlatego że nawiązują do legendy z IX wieku o właśnie papieżycy Joannie, która podobno na krótko zajęła tron papieski. Tutaj akcja dzieje się w roku 2040, w chwili, kiedy Kościół rzymskokatolicki przeżywa niesamowity kryzys. Tak naprawdę można powiedzieć, że zbankrutował wręcz materialnie. I postać. Dobrze, że to pani wszystko opowiada, to ja się też dowiem, przypomnę sobie, o czym to jest. I pani postać to jest właśnie papieżyca, która próbuje przekazać w orędziu telewizyjnym, zachęcić widzów do tego, żeby na to łono Kościoła poniekąd wrócili. Tak, dokładnie tak. Dokładnie o to chodzi w tym spektaklu. Natomiast czy ludzie, którzy wysłuchają tego orędzia, pójdą do Kościoła, czy wręcz przeciwnie, to jest niewiadoma, bo to może zabrzmieć obrazoburczo. Właśnie tego słowa obrazoburczy użyła pani, kiedy mówiła pani w jednym z wywiadów na temat tego spektaklu, że on może być albo rekolekcjami, albo obrazoburczy. Coś takiego powiedziałam. No więc nie będę się powtarzać. Ale jednak, ponieważ mija w tej chwili rok od premiery w Teatrze Ateneum myślę, że jest już pani w stanie powiedzieć, w jaki sposób publiczność reaguje na ten mimo wszystko bardzo trudny i wrażliwy temat. To jest bardzo zadziwiające rzeczywiście, bo bardzo często są głośne śmiechy na widowni, co jest oczywiście zgodne z zamierzeniem autorki i moim, ale są też takie momenty, kiedy zapada cisza i słyszę, jak oni wspaniale słuchają, jak są skupieni, bo muszą być skupieni, jeżeli chcą cokolwiek z tego zrozumieć, ponieważ jest to konfabulacja na temat Kościoła, Boga, naszego stosunku do świata i ludzi. Także jeżeli chcą wyszukać ścieżkę prowadzącą do celu jakiegokolwiek, to trzeba się bardzo skupić na słuchaniu tego tekstu, ale skupiają się czasem do tego stopnia, że tam w pewnym momencie mówię, że Boga można sobie wyobrazić. Że proszę uklęknąć. Naprawdę. Uklękają? I jakaś pani próbowała uklęknąć. Ja proszę powtarzać za mną te dawno zapomniane słowa. Ojcze nasz, który się... I mówią. Naprawdę. Zdarza się tak, ale to jest cud. To jest cud, ponieważ czasem udaje się wywołać tak intymną atmosferę, szczególnie tam u nas na małej scenie w Teatrze Ateneum, gdzie jest bardzo intymne pomieszczenie, gdzie ludzie mogą oddychać razem ze mną, że oni są tak wciągnięci w to, że rzeczywiście próbują przeżywać to samo, co ja. Może nie przeżywać, bo ja nie przeżywam, ale próbują zrozumieć to samo, co ja. Kiedy Edward Wojtaszek zaproponował pani rolę w tym spektaklu, co pani sobie pomyślała?
No, zanim on mi zaproponował, to ja to przeczytałam już, bo zaproponował mi to pan dyrektor Domalik. I po pierwszym przeczytaniu powiedziałam sobie, o no, 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 taka odważna to ja nie jestem. I długo, długo zwlekałam z odpowiedzią, myśląc, że może entuzjazm na temat tego tekstu wychłudnie pryncypałowi, ale nie wychłudł, a mnie z kolei przy kolejnym czytaniu zaczęłam odnajdywać w tym tekście no, walory pewne i że można coś dobrego z niego zrobić. Może on się rzeczywiście przysłużyć komuś do pomyślenia przynajmniej o tym, jak traktuje kwestie wiary, Boga, Kościoła, bo wiara, Kościół, Bóg to są zupełnie inne problemy. I to i dlatego podjęłam się tego, tym bardziej, że coraz bardziej aktualny staje się ten tekst. W odniesieniu do Kościoła właśnie. W odniesieniu też do tego, co się dzieje na świecie. No, otóż to. Po spektaklu, myślę, że już w momencie, kiedy ta premiera się odbyła, kiedy już było wiadomo, w jaki sposób on będzie mógł być odbierany przez publiczność, reżyser samą panią określił mianem papieżycy polskiego teatru. Co są nadużywane zawsze słowa, tak, pierwsza dama, papieżyca z polskiego teatru, proszę bardzo. To śmieszne. Jestem aktorką, taką, jakich wiele jest. Ale czy to nie była taka próba pokazania, że jest pani kimś, kto jednak ma i może przekonać publiczność do tego, żeby wróciła do teatru, żeby tutaj właśnie przeżyła pewne refleksje, podjęła się tego trudu, żeby troszeczkę ten autorytet teatru odbudować albo go wręcz propagować? No, to jestem bardzo, bardzo za, ale nie potrafię być apostołem niestety i nie wiem, czy mi się to udaje, chociaż bardzo szanuję swoją pracę, bardzo szanuję widzów i bardzo bym chciała, żeby pokochali teatr. Papieżyca, rola bardzo trudna. Trudna rola kobieca. Pani ma w swoim dorobku jeszcze jedną bardzo trudną rolę, kobiecą, ale to była rola trochę przewrotna, bo Hamleta. Jaka jest rola kobiety we współczesnym teatrze? No jak pani widzi, można wszystko. Kobieta może wszystko. Z mężczyznami bardziej, trudniej dużo, bo zawsze są śmieszni, jak się przebierają w sukienki. A ja się nie musiałam przebierać. Kobiety teraz chodzą w spodniach, co druga, rany boskie. A poza tym w Hamlecie, tak samo zresztą jak i tutaj, wydaje mi się, nie chodziło wcale o sprawy płci. To chodzi o temat, o ideę, którą spektakl niesie. Tak jak temat Hamleta na przykład jest, powinien być przynajmniej, i bywa na pewno, sprawą każdego człowieka, czy to dziewczyny, czy chłopaka, czy kobiety, czy mężczyzny, bo to jest o życiu, o prawdziwym życiu wspaniałych ludzi, którzy są wrażliwi, inteligentni i myślą o tym, co ich otacza. I Hamlet, a przede wszystkim Hamlet, to jest bardzo przewrotne, bo hamletyzowanie istnieje taki termin w naszym języku, a mnie się wydaje, że tak zwane hamletyzowanie to jest jakaś nieprawda, bo Hamlet jest młodym człowiekiem, który chce działać. Nie tylko chce, on musi, bo jest przymuszony przez ducha ojca swego. I to jest człowiek czynu, a nie dylematów być albo nie być. To nie tylko to. Wróćmy do papieżycy, to jest monodram. Mimo że otaczają panią tam diakoni, to jednak jest pani sama na tej scenie. Tak. Kilka innych monodramów również pani ma w swoim dorobku. Nagrywa pani również audiobooki i w tym momencie mamy do czynienia z aktorką, która chyba lubi być sam na sam z odbiorcą. To nie jest do końca prawdą. Jak jest przyjemnie być w towarzystwie, naprawdę. Na scenie, jak się ma koło siebie wspaniałych partnerów, kolegów, to jest 100 razy lepiej, łatwiej i przyjemniej niż ta samotność długodystansowca w monodramie. A z którym z kolegów pani najmilej wspomina
te doświadczenia zawodowe. Tego nie jestem w stanie określić, bo jest ich wielu. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Drodzy państwo, moim i waszym gościem była pani Teresa Budzisz-Krzyżanowska. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.